Starożytne ludy biblijnego wschodu, Egipcjanie, Fenicjanie, Persowie, Helenowie, Asyryjczycy, Babilończycy, Rzymianie i tak dalej, czciły obrazy i posągi swoich bóstw. Umieszczano je we wspaniałych świątyniach, gdzie składano im ofiary. Ale wśród tych bałwochwalczych starożytnych ludów był jeden mały naród, który czcił Boga niewidzialnego, bez kultu jego materialnych wyobrażeń i podobizn. Izrael, bo o nim mowa, znał treść drugiego przykazania biblijnego dekalogu, ogłoszonego przez Boga na Synaju około 1446 roku przed naszą erą i zapisanego Bożym palcem na kamiennych tablicach przekazanych Mojżeszowi. Drugie przykazanie biblijnego dekalogu zabrania kultu świętych figur, posągów i obrazów. Żeby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień związanych z różnymi przekładami Pisma Świętego, przedstawiam treść drugiego przykazania według hebrajsko-polskiego Starego Testamentu prymasowskiej serii biblijnej, pięcioksięgu w przekładzie interlinearnym, wydanym przez oficynę wydawniczą Vocatio w Warszawie. I tam w Księdze Wyjścia, czyli w drugiej Księdze Mojżesza, w 20 rozdziale od wersetu 4 po 6 czytamy treść autentycznego, biblijnego drugiego przykazania dekalogu. Bóg powiedział: nie zrobisz sobie posągu żadnego obrazu, tego, co na niebie wysoko i co na ziemi nisko i co w wodzie poniżej ziemi. Nie będziesz kłaniał się im i nie będziesz służyć im, bo ja, Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, każącym występki ojców na synach, na wnukach i na prawnukach tych, którzy nienawidzą mnie, a czyniącym miłosierdzie dla tysięcy, którzy miłują mnie i przestrzegają praw moich. 40 lat później, to jest około 1406 roku, gdy Izrael doszedł do ziemi obiecanej, Mojżesz przed swoją śmiercią zebrał naród i ponownie wezwał go do przestrzegania dekalogu. Przypomniał wtedy Izraelowi drugie przykazanie w następujących słowach. I tą wersję powtórzoną przed wejściem Izraela do ziemi obiecanej, przed swoją śmiercią, Mojżesz przedstawił w następujących słowach, zapisanych w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w 5 Księdze Mojżesza, 5 rozdział od wersetu 8 po 10. Mojżesz rzekł: nie czyń sobie rzeźby żadnej podobizny tego, co na niebie w górze i co na ziemi na dole i co w wodzie pod ziemią. Nie będziesz oddawał pokłonu im i nie będziesz służył im, gdyż ja jestem Jahwe, Bóg twój, Bóg zazdrosny, każący winę ojców na synach i w trzecim i w czwartym pokoleniu tych, którzy nienawidzą mnie, i okazuje łaskę aż do tysięcznego pokolenia tych, którzy kochają mnie i przestrzegają przykazań Jego, przykazań moich. Prorocy i pisarze Starego Testamentu potępiali i wyśmiewali bałwochwalcze praktyki niezgodne z drugim przykazaniem biblijnego dekalogu. Chciałbym odczytać kilka tekstów ze Starego Testamentu, które wyjaśniają nam znaczenie drugiego przykazania dekalogu.
W pierwszej kolejności popatrzmy na Księgę Kapłańską, czyli na trzecią Księgę Mojżesza, na 26 rozdział i werset pierwszy, gdzie Bóg przez Mojżesza rzekł: nie będziecie czynili sobie bałwanów, ani stawiali sobie podobizny rzeźbionej, ani kamiennych pomników, ani też umieszczali kamiennych obrazów ziemi waszej, by im się kłaniać, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Teraz popatrzmy na kolejny tekst zapisany w piątej księdze Mojżesza, Księga Powtórzonego Prawa, i tam czwarty rozdział, wersety od 15 po 18, gdzie Bóg wypowiada się w następujący sposób. Jest to w zasadzie polecenie, które Bóg wydaje Izraelowi jako swemu wybranemu narodowi. I Bóg mówi, od 15 wersetu czytam: strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Chorebie, czyli na górze Synaj, spośród ognia, abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety, czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem, czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek ryby, która jest w wodzie pod ziemią. I dalej Bóg mówi, czytam od wersetu 23. Strzeżcie się, abyście nie zapomnieli o przymierzu Pana, waszego Boga, które zawarł z wami, i nie sporządzali sobie żadnej podobizny rzeźbionej, jak ci to nakazał Pan twój Bóg. Gdyż Pan twój Bóg jest ogniem trawiącym, On jest Bogiem zazdrosnym. Gdy zrodzisz synów i wnuki i usadowicie się na tej ziemi, lecz popełnicie grzech, sporządzając sobie podobiznę rzeźbioną jakiegokolwiek kształtu, i uczynicie to, co jest złe w oczach Pana waszego Boga, pobudzając go do gniewu, to biorę dziś niebo i ziemię na świadków przeciwko wam, że rychło, doszczętnie wyginiecie w tej ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją wziąć w posiadanie. Długo w niej nie będziecie, gdyż zostaniecie całkowicie wytępieni. I rozproszy was Pan między ludami, a pozostaniecie tylko nieliczną garstką wśród narodów, do których was Pan zaprowadzi. A tam będziecie służyli bogom będącym dziełem rąk ludzkich z drzewa i kamienia, którzy nie widzą i nie słyszą, nie jedzą i nie wąchają. I tutaj się zatrzymajmy. Myślę, że wystarczy. Popatrzcie, wyraźnie Bóg tutaj piętnuje kult świętych figur i obrazów, wyobrażeń samego Boga, ale nie tylko, również innych bóstw albo jakichkolwiek, prawda, postaci z otaczającego nas świata. Bóg wyraźnie powiedział, że to jest grzech, i przestrzegł Izrael, że jeśli będzie praktykował kult świętych figur i obrazów, pójdzie do niewoli, do obcych pogańskich narodów, i tam będzie czcił wyobrażenia bóstw tych pogańskich narodów, bóstw wykonanych z drewna, z kamienia, z metalu, które nie widzą, nie słyszą, po prostu są martwe. Ale popatrzmy na kolejny tekst. Psalm 115. I tam interesuje nas werset od 3 po 9. Otwieramy Psalm 115 i w Psalmie 115 wersety od 3 po 9. Bardzo ciekawy tekst. Czytamy w nim następujące słowa. Bóg nasz jest w niebie.
czyni wszystko, co zechce. Bożyszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, a nie mówią. Mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą. Mają nozdrza, a nie wąchają. Mają ręce, a nie dotykają. Mają nogi, a nie chodzą. Ani nie wydają głosu krtanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Izraelu, ufaj Panu. On jest pomocą i tarczą ich. Autor tego psalmu stwierdza, że bóstwa pogańskich narodów, wykonane z kamienia, metalu, drewna, otoczone wielką czcią przez swoich wyznawców, są po prostu martwymi tworami rąk ludzkich. Nie mogą mówić, nie widzą, nie słyszą, chociaż mają wyrzeźbione ręce czy nogi, nie są w stanie się poruszać. Martwe twory ludzkiej wyobraźni. Popatrzmy na księgę Izajasza, proroka, i tam 44 wers, rozdział. Księga proroka Izajasza, 44 rozdział. No i przeczytamy sobie wersety od 9 po 20. Prorok Izajasz zapisał: wytwórcy bałwanów są w ogóle niczym, a ich ulubione wytwory są bez wartości. Ich czciciele są ślepi, a oczywista ich niewiedza naraża ich na hańbę. Kto wytwarza bóstwo i odlewa bałwana, który na nic się nie zda? Oto wszyscy jego towarzysze narażają się na wstyd, a rzemieślnicy wszak to tylko ludzie. Niech się zbiorą wszyscy i staną, a przelękną się i wszyscy się zawstydzą. Kowal wytwarza je, pracując przy żarze węgla. Nadaje mu kształt uderzeniami młota i robi go za pomocą swojego ramienia. Gdy jest głodny, traci siłę. Gdy nie pije wody, omdlewa. Snycerz rozciąga sznur, kreśli zarysy czerwonym ołówkiem, wycina go dłutem, wymierza go cyrklem i wykonuje go na podobieństwo człowieka jako piękną postać ludzką, która ma być ustawiona w domu. Narąbie sobie cedrów lub bierze cyprys albo dąb i czeka, aż wyrośnie najsilniejsze pośród drzew leśnych. Sadzi jodłę, która rośnie dzięki deszczom. Te służą człowiekowi na opał, bierze je, aby się ogrzać, roznieca także ogień, aby napiec chleba. Nadto robi sobie Boga i oddaje mu pokłon, czyni z niego bałwana i pada przed nim na kolana. Połowę jego spala w ogniu, przy drugiej jego połowie spożywa mięso, piecze pieczeń i je dosyta. Nadto ogrzewa się przy tym i mówi: ej, rozgrzałem się, poczułem ciepło. A z reszty czyni sobie Boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu oddaje pokłon i do którego się modli, mówiąc: ratuj mnie, gdyż jesteś moim Bogiem. Nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy. Także nie widzą, a serca zatwardziałe, także nie rozumieją. A nikt tego nie rozważa i nikt nie ma tyle poznania i rozumu, aby rzec: jedną jego połowę spaliłem w ogniu i na jego węglach napiekłem chleba. Upiekłem też mięso i najadłem się. A z reszty zrobię ohydę i będę klękał przed drewnianym klocem. Kto się zadaje z popiołem, tego zwodzi omamione serce.
także nie uratuje swojej duszy, ani też nie powie, czy to nie złuda, czego się trzymam. A więc w Starym Testamencie, bez jakichkolwiek wątpliwości, Bóg, Jego prorocy napiętnowali kult świętych figur i obrazów. Oczywiście najczęściej Izraelici, kiedy popadali w apostazję, czyli odstępstwo od prawdziwego Boga, oddawali cześć wyobrażeniom bóstw pogańskich, ościennych narodów. Izajasz w sposób sarkastyczny prawie że się wyśmiewa z tego kultu świętych figur i obrazów i stwierdza, że te wszystkie bóstwa, że te wszystkie święte figury i obrazy zostały wyklepane przez kowala, zostały wyrzeźbione przez rzeźbiarza, pomalowane, że zostały uczynione z drewna, z jakiegoś pozostałego pnia, fragmentu pnia, który pozostał po ściętym drzewie. I z tego człowiek czyni sobie bóstwo, stawia w swoim domu jako świętą figurę lub obraz i klęka przed nim i modli się przed tym. No dobrze, tak było w Starym Testamencie. A jak wygląda sprawa drugiego przykazania biblijnego dekalogu w Nowym Testamencie, a więc w chrześcijaństwie? Drugie przykazanie biblijnego dekalogu obowiązuje też chrześcijaństwo. I chcę to bardzo wyraźnie podkreślić. Drugie przykazanie biblijnego dekalogu obowiązuje też chrześcijaństwo. Mam tutaj wydanie Biblii, Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu. Ten przekład popularnie jest nazwany Biblią Jakuba Wójka. Przekład ten został wydany w 1962 roku w Krakowie przez wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. No i oczywiście przekład ten jest także opatrzony imprymaturem kardynała Karola Wojtyły, przyszłego papieża Jana Pawła II. Tutaj mamy imprymatur Karol Wojtyła. Pozwalamy drukować z kurii metropolitarnej. I w tym przekładzie Pisma Świętego Jakuba Wójka, opatrzonym imprymaturem Karola Wojtyły, mamy przypis do drugiego przykazania biblijnego dekalogu. On się znajduje w tym miejscu i w tym przypisie czytamy następujący komentarz, jak należy rozumieć drugie przykazanie biblijnego dekalogu w chrześcijaństwie. I cytuję: Bóg zakazuje sporządzania nie jakichkolwiek obrazów, lecz tylko wyobrażeń fałszywych bogów albo jego własnej osoby jako przedmiotu czci. Ten przypis w Biblii Jakuba Wójka składa się z trzech elementów. W pierwszym autorytet Kościoła Rzymskiego wyjaśnia, że drugie przykazanie dekalogu nie uderza po prostu w sztuki piękne, w malarstwo, rzeźbiarstwo, w jakiekolwiek ilustracje, załóżmy, w książkach. Jest wyjaśnione, Bóg zakazuje sporządzania nie jakichkolwiek obrazów, lecz tylko wyobrażeń fałszywych bogów. I to jest drugi element tego przypisu, gdzie jest wyraźnie zaznaczone, że chodzi tutaj o kult wyobrażeń obcych bóstw, ale potem mamy trzeci element, albo jego własnej osoby jako przedmiotu czci. A więc Karol Wojtyła, który podbił ten przekład Biblii
swoim imprimatur stwierdza, że Bóg w drugim przykazaniu biblijnego dekalogu zakazuje kultu świętych figur i obrazów wyobrażających Boga. A przecież ile jest w kościołach chrześcijańskich świętych figur i obrazów właśnie wyobrażających Boga, przed którymi ludzie się modlą, które całują. Oprócz tego mamy mnóstwo wizerunków, czy obrazów, czy figur Marii, Pana Jezusa, świętych. Drugie przykazanie biblijnego dekalogu tego zabrania, a przypis w Biblii księdza Jakuba Wójka wyraźnie stwierdza, że chrześcijanie nie powinni sporządzać podobizn Boga i sprawować ich kultu. Autorytet Kościoła katolickiego wyjaśnia więc, że drugie przykazanie, tak jak powiedziałem, nie dotyczy tylko kultu posągów i obrazów niechrześcijańskich bóstw, ale też kultu podobizn prawdziwego Boga. Jeśli, jak wyjaśnia w powyższym Kościół katolicki, nie wolno sporządzać wizerunków Boga, to tym bardziej Jezusa, Marii, aniołów i świętych w celach kultowych. Dlatego w okresie Kościoła apostolskiego w pierwszym wieku pierwsi chrześcijanie zgodnie z wymogami drugiego przykazania dekalogu także nie praktykowali bałwochwalczego kultu figur i obrazów. Chciałbym teraz odczytać pewne teksty z Nowego Testamentu. Tutaj powołuję się na Księgę Dziejów Apostolskich, 19 rozdział. I czytam wersety od 23 po 28. W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej, albowiem pewien złotnik imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy i zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek, zebrał ich oraz robotników podobnego rzemiosła i rzekł: mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła mamy nasz dobrobyt. Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Zagraża nam tedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic i że ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być odarta z majestatu. A gdy to usłyszeli, unieśli się gniewem i krzyczeli, mówiąc: wielka jest Artemida Efeska. Apostoł Paweł prowadził misję chrześcijańską na terenie Efezu, w zachodniej obecnej Turcji. I tam chrześcijanie napotkali na zdecydowany opór, ponieważ w mieście tym znajdowała się wspaniała świątynia antycznej bogini Artemidy, którą czcili i Grecy, i Rzymianie, i inne narody. Oczywiście w mieście Efes egzystowało wielu rzemieślników, którzy czerpali zyski, mieli utrzymanie z wyrobu i sprzedaży posążków, figurek, podobizn bogini Artemidy. Im bardziej chrześcijaństwo się rozwijało, tym mniej było chętnych do nabycia tych posążków, tych figurek. I dlatego czciciele bogini Artemidy, rzemieślnicy wytwarzający posążki, podobizny Artemidy, zebrali się, zwołali wiec i próbowali zatrzymać, przeszkodzić rozpowszechnianiu się
chrześcijaństwa w Efezie. Wyraźnie stwierdzają, że apostoł Paweł nauczał, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Nieoczywista to jest prawda. A więc widzimy, że chrześcijanie nie pochwalali i byli przeciwni kultowi figur i obrazów. Ale ktoś powie, przepraszam, tutaj chodzi o kult pogańskiej bogini, dlatego chrześcijanie byli przeciwni temu kultowi i nie kupowali tych figurek wyobrażających Artemidę. Mamy inne teksty w Nowym Testamencie, które dotyczą kultu świętych figur i obrazów, podobizn Boga. Również teksty te potępiają te praktyki. W liście do Rzymian w 1 rozdziale apostoł Paweł zapisał, czytam 1 rozdział od wersetu 19 po 23. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Tutaj szczególnie werset 23 jest niezwykle ważny. Zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka. Bóg objawił swój majestat, swoją potęgę w dziełach przyrody otaczających nas. Patrząc na rozgwieżdżone niebo, patrząc na słońce, księżyc, gwiazdy, a nieraz widzimy przelatujące meteory, możemy pojąć, jak potężny i wspaniały jest Bóg. Patrząc na rośliny, na piękno kwiatów, patrząc na zwierzęta, poznając tajemnice funkcjonowania ludzkiego organizmu, możemy zrozumieć wszechpotęgę i wszechmądrość Boga nieogarniętą ludzkim rozumem. I zamiast uczcić Boga jako byt niewidzialny, przekraczający nasze możliwości zrozumienia, jako byt wszechmogący, wszechwiedzący, ludzie, chrześcijanie, sporządzają sobie podobizny Boga, obrazy Boga, czcząc je jako święte. I te podobizny, te obrazy wypełniają kościoły i również znajdują się w naszych domach. Jest to złamanie drugiego przykazania dekalogu. Tego czynić nie wolno. I Paweł to napiętnował. Dlatego gdybyśmy odwiedzali na przykład synagogi żydowskie, tam nie ma żadnych figur i obrazów bogów czy prawdziwego Boga. Nigdzie nie czytamy w Piśmie Świętym, żeby Pan Jezus modlił się przed jakimiś figurami i obrazami, albo Maria czy apostołowie. Gdybyśmy odwiedzali miejsca zgromadzeń religijnych pierwszych chrześcijan, tam też nie było modlitw czy kultu świętych figur i obrazów. Jak do tego doszło? Za chwilkę sobie o tym powiemy. A więc Nowy Testament podaje, że Chrystus i Jego apostołowie, Maria i pierwsi chrześcijanie nie praktykowali kultu świętych figur i obrazów, czcili Boga niewidzialnego, który jest w niebie.
Czytamy, że Pan Jezus wychodził gdzieś poza miasto i tam o poranku dnia wznosił oczy ku niebu i modlił się. Nie ma mowy wśród pierwszych chrześcijan o kulcie figur i obrazów wyobrażających Boga czy inne postacie święte. Historia Kościoła pierwszych wieków podaje, że chrześcijański apologeta, czyli pisarz broniący jakiejś idei, jakiejś doktryny, no w tym wypadku pisarz broniący doktryny chrześcijańskiej, Mincjusz Felix z II wieku zapisał, iż poganie uskarżali się za to na chrześcijan, że, cytuję, burzą ich starą, dobrą religię. Przykazanie drugie, jego przestrzeganie, było jedną z przyczyn prześladowań chrześcijan w pogańskim Cesarstwie Rzymskim. Obywatele imperium, nie rozumiejący istoty chrześcijaństwa, byli przekonani, że skoro chrześcijanie nie mają i nie czczą żadnych wizerunków swojego Boga, to znaczy, że nie czczą żadnego Boga. Nie potrafili sobie wyobrazić, jak można czcić Boga bez jakichkolwiek jego wizerunków. Jest wizerunek, jest Bóg. Nie ma wizerunku, nie ma Boga. Stąd oskarżano chrześcijan o ateizm, co w tamtych czasach było przestępstwem karanym śmiercią. Dlatego chrześcijanie ginęli. Między innymi z tego właśnie powodu, że nie praktykowali kultu świętych i obrazów nawet swojego Boga czy Pana Jezusa. Nie mówiąc już o jakichkolwiek świętych czy Marii. Pomiędzy 300 a 324 rokiem w nieistniejącym już hiszpańskim mieście Elwira odbył się synod kościoła chrześcijańskiego, który uchwalił, że, cytuję, nie należy mieć obrazów w kościołach, ani je czcić, ani modlić się do nich, ani po ścianach malować. Tak uchwalili duchowni, hierarchowie kościoła chrześcijańskiego na początku IV wieku. Nie należy mieć obrazów w kościołach, ani je czcić, ani modlić się do nich, ani po ścianach malować. A więc na początku IV wieku naszej ery Kościół chrześcijański jeszcze respektował i przestrzegał drugie przykazanie dekalogu. Nie było jeszcze wtedy mowy o kulcie świętych figur i obrazów. Jednak wpływ religii pogańskich na chrześcijaństwo był tak silny, że z biegiem czasu przyjął się w kościele zwyczaj upadania na twarz przed obrazami świętych, całowania ich i modlenia się przed nimi. Wówczas chrześcijaństwo podzieliło się na zwolenników i przeciwników kultu figur i obrazów. Ikonoklaści, zwani też obrazoburcami, uznawali ważność drugiego przykazania i byli przeciwni kultowi figur i obrazów. Ikonoklaści, obrazoburcy. Takich po prostu wtedy nazywano. No ale była również druga strona, która parła do tego, aby wprowadzić do chrześcijańskiego kościoła zakazany przez drugie przykazanie kult świętych figur i obrazów. Spór w kościele chrześcijańskim o drugie przykazanie dekalogu osiągnął szczyt w VIII i IX wieku. A więc sporo czasu po Panu Jezusie i Kościele Apostolskim. Mamy VIII i IX wiek. Łacińska,
czyli zachodnio-rzymska część Kościoła, była przeciwna drugiemu przykazaniu. Grecka, czyli wschodnio-bizantyjska, respektowała drugie przykazanie. A więc w zasadzie świat chrześcijański, jeśli chodzi o kwestię drugiego przykazania, podzielił się na dwa obozy. Zachodnia część, ona była przeciwna respektowaniu drugiego przykazania dekalogu, parła ku temu, żeby kult świętych i świętych figur i obrazów zaakceptować. Natomiast wschodnia część stała mocno przy drugim przykazaniu biblijnego dekalogu. W 726 roku cesarz bizantyjski Leon III Izauryjski wtrącił się w spór i wydał edykt potępiający kult obrazów i nakazał ich zniszczenie. 5 lat później, w 731 roku, w odpowiedzi na edykt cesarski, papież Grzegorz III ekskomunikował obrazobórców, czyli wyłączył z kościoła zwolenników drugiego przykazania dekalogu. Chrześcijaństwo stanęło do góry nogami. Jak można wyłączyć z kościoła ludzi, którzy chcieli być wierni przykazaniu, które dał Bóg i własnym palcem zapisał na kamiennych tablicach? Ale papież Grzegorz III tak uczynił. Wobec tego w 754 roku zwołano synod kościoła wschodniego w Hiereja, czyli kościoła greckiego, plenum synodu składające się z 338 biskupów oficjalnie potwierdziło ważność drugiego przykazania. Chcę tutaj zacytować uchwałę tego synodu w Hiereja z roku 754. Cytuję. Obrazy to rzecz szatańska. Kult obrazów Chrystusa Pana to albo ukryty nestorianizm, albo monofizytyzm. Kult zaś obrazów Matki Bożej i świętych to bluźnierstwo. Wtedy w 769 roku zebrał się synod biskupów łacińskich na Lateranie w Rzymie i potępił postanowienia synodu wschodniego w Hiereja, opowiadając się za odrzuceniem drugiego przykazania biblijnego dekalogu. Potem znowu w 787 roku Sobór Kościoła Rzymskiego w Nicei potępił obrazobórców, czyli ikonoklastów, i wbrew drugiemu przykazaniu dekalogu uznał kult obrazów i figur za zgodny z doktryną Kościoła, uchwalając, że, i cytuję tutaj uchwałę Soboru Kościoła Rzymskiego w Nicei z 787 roku, jest chwalebnym czcić krzyż i obrazy świętych na naczyniach, szatach, tablicach, w domach i na drogach. Widzimy więc, że uchwała synodu nicejskiego jest zgodna z doktryną Kościoła, ale ta doktryna nie jest zgodna z wolą Boga objawioną w drugim przykazaniu biblijnego dekalogu. Kościół rzymski w Nicei orzekł, że kult obrazów i figur jest chwalebny. Bóg zaś nakazał: nie zrobisz sobie posągu żadnego obrazu, tu jest słowo żadnego, tego, co jest na niebie wysoko. A kto jest na niebie wysoko? Bóg, aniołowie. I co na ziemi nisko, i co w wodzie poniżej ziemi, nie będziesz kłaniał się im i nie będziesz służyć im, bo ja, Jahwe,
Bóg twój. W 815 roku odbył się synod Kościoła Wschodniego w Konstantynopolu. Synod ten potwierdził ważność boskiego przykazania zakazującego jakichkolwiek kultu figur i obrazów. A więc widzimy, że spór trwał dość długo i tak jak powiedziałem, w wieku VIII i IX osiągnął swój szczyt i w zasadzie spór wyglądał w ten sposób, że wschodnie chrześcijaństwo ze stolicą w Konstantynopolu broniło czci i respektu drugiego przykazania dekalogu. Natomiast zachodnie chrześcijaństwo ze stolicą w Rzymie te przykazanie odrzuciło, usunęło, było przeciwko niemu. Zbierały się po obu stronach synody i sobory. Synody i sobory wschodniego kościoła wywyższały Boże przykazanie. Synody i sobory zachodniego kościoła przykazanie te poniżały i wyrzucały, wprowadzając na jego miejsce kult świętych figur i obrazów. I nie wiadomo, jak długo trwałby ten spór między greckim a rzymskim kościołem o drugie przykazanie biblijnego dekalogu. Przełom nastąpił w IX wieku, kiedy na tronie Bizancjum, a tutaj mamy Bizancjum, dawny Konstantynopol, kiedy na tronie Bizancjum zasiadała cesarzowa Teodora. Cesarzowa Teodora była miłośniczką sztuki. Świadomi tego biskupi rzymscy wykorzystali sprytnie ten fakt i tak wpłynęli na cesarzową Teodorę, iż ta w 843 roku wydała dekret przeciwko obrazoburcom, nakazując Kościołowi Wschodniemu zaakceptowanie kultu figur i obrazów praktykowanego już w Kościele Zachodnim. A więc proszę sobie zapamiętać datę, rok 843. W tym roku 843 w wyniku interwencji cesarzowej Teodory, czyli władzy świeckiej, na prośbę Kościoła Zachodniego, katolickiego, łacińskiego, ostatecznie kult obrazów zostaje wprowadzony do całego Kościoła chrześcijańskiego, nie tylko w tej zachodniej części, ale również w tej wschodniej, greckiej, bizantyjskiej. A więc w ten sposób dopiero od 843 roku, czyli 800 lat po Chrystusie i apostołach, zakazany przez Boga w drugim przykazaniu kult figur i obrazów opanował całe chrześcijaństwo. A cesarzowa Teodora została przez Kościół rzymski uznana za świętą. Żeby wierni nie wiedzieli, że kult figur i obrazów jest niezgodny z wolą Bożą, hierarchowie Kościoła usunęli z nauczania drugie przykazanie dekalogu. Dlatego ono nie występuje w katechizmach i katechezie udzielanej przez duchownych wiernym. Tutaj mam taką broszurkę. Na jednej stronie mamy przedstawioną treść przykazań biblijnych. Na drugiej stronie mamy przepisane przykazania katechizmowe, czyli te, które Kościół powszechny naucza społeczeństwo. Drugie przykazanie biblijnego dekalogu znajduje się w Biblii, ale nie ma go w katechizmie. Zostało ono wyrzucone. Na miejsce drugiego przykazania dekalogu weszło trzecie przykazanie dekalogu,
I dlatego w katechizmie mamy: nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. No oczywiście, aby zatuszować brak drugiego przykazania dekalogu, Kościół rozdzielił ostatnie przykazanie, przykazanie dziesiąte, na dwa. Dlatego w katechizmach, w katechezie Kościoła Rzymskiego, dziewiąte przykazanie brzmi: nie pożądaj żony bliźniego swego, a dziesiąte: ani żadnej rzeczy, która jego jest. W rzeczywistości dziewiąte i dziesiąte przykazanie katechizmowe jest przykazaniem dziesiątym w Biblii. Zostało rozdzielone na dwa, aby w ten sposób zatuszować i ukryć brak drugiego przykazania dekalogu. W ten sposób, po wyrzuceniu drugiego przykazania dekalogu, nadal utrzymano liczbę dziesięciu przykazań. I zdecydowana większość społeczeństwa nie jest świadoma tych zmian, jakie Kościół dokonał w dziesięciu Bożych przykazaniach. Ale niewierność wobec Bożego prawa zemściła się na chrześcijaństwie. Zgodnie z proroczą zapowiedzią Księgi Apokalipsy, znieważony Bóg dopuścił do tego, że islam, który nie praktykuje bałwochwalczego kultu figur i obrazów, zniszczył chrześcijaństwo w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i w innych rejonach świata. Popatrzmy na mapę. Kiedyś te rejony Afryki Północnej, Egiptu, Bliskiego Wschodu, tutaj Azji Mniejszej, czyli obecnej Turcji, to były rejony, na których kwitła religia chrześcijańska. Ale kiedy Kościół odrzucił wierność wobec Bożych przykazań, muzułmanie, wyznawcy islamu, wyparli chrześcijaństwo z tych rejonów i dzisiaj te rejony północnej Afryki i Bliskiego Wschodu oraz Turcji to są wszystko rejony opanowane przez islam, wrogo nastawione do chrześcijaństwa. Żeby nie być gołosłownym, chcę przeczytać proroctwo Księgi Apokalipsy, które w końcu pierwszego wieku naszej ery zapowiedziało. Jan otrzymał wizję na wyspie Patmos i to wiernie zapisał. A więc proroctwo, które zapowiedziało, że między innymi właśnie z powodu niewierności wobec drugiego przykazania dekalogu, Bóg pozwolił na to, aby islam, będący biczem chrześcijaństwa, opanował te rejony i z dużych obszarów globu ziemskiego wyparł chrześcijaństwo, bo w tym wypadku islam jest bardziej wierny Bożej woli zabraniającej kultu figur i obrazów, aniżeli powszechne chrześcijaństwo. I w 9 rozdziale Księgi Apokalipsy czytam 20 i 21 werset. W ogóle 9 rozdział Księgi Apokalipsy dotyczy narodzin i opanowania świata przez islam. I potem na końcu tego rozdziału dotyczącego religii muzułmańskiej, w wersecie 20 i 21 mamy wyjaśnione, dlaczego Bóg do tego dopuścił. Czytamy takie słowa. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym i śpiżowym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. W kontekście dzisiejszego tematu mamy tutaj zapisane: pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag,
nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz, i tu czytamy, bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. Moi drodzy, chciałbym polecić bardzo fajną broszurkę na temat 10 Bożych przykazań. Jeśli ktoś z was chciałby tą broszurkę otrzymać, ona jest bezpłatna, proszę do nas napisać i my tą broszurkę pocztą wyślemy. Dekalog. Oczywiście również wszyscy, którzy są głęboko zainteresowani dzisiejszym tematem, mogą poprosić i otrzymają wydruk tego, co zostało dzisiaj przedstawione, a więc naszego rozważania na temat drugiego przykazania biblijnego dekalogu. Prosimy o komentarze dzisiejszego materiału, prosimy o naciśnięcie dzwoneczka, kciuk do góry, jeśli uznacie za słuszne. No i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, jest to szalenie ważne, byśmy mogli się rozwijać i docierać do coraz szerszych grup ludzi. Dziękujemy również za wsparcie finansowe naszej działalności. Finansujemy się sami i z dobrowolnych datków, a więc tutaj każda złotówka może nam pomóc lepiej wykonywać naszą misję ewangelizacyjną. Dziękuję za uwagę. Amen.